książka Marka Cichockiego o problemie politycznej jedności w Europie wydaje się szczególnie dzisiaj aktualna właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, analizując sytuację greckich państw, miast, greckich poleis, które już od najdawniejszych czasów ze sobą się jednoczyły, przypomina, że to, że były one równe między sobą, to, że każde państwo, które było w tych związkach, miało status członka, formalnie było takie same. Jednak bardzo szybko dochodziło do sytuacji takiej, gdy jedno państwo lub kilka państw tak naprawdę hegemonizowało nie tylko te związki, ale całą starożytnią Grecję. Czy ta sytuacja nie jest do czegoś podobna w przypadku dzisiejszej Unii Europejskiej? Po drugie, obserwując to, co się dzieje w Unii, warto zobaczyć te źródła Unii Europejskiej, o których zapominamy przy dyskusjach budżetowych. Marek Cichocki pokazuje kilka mitów założycielskich dotyczących Unii Europejskiej. Ale warto się zastanowić, czy jeżeli brak takiego jednego mitu, co do którego wszyscy by się zgadzali, skąd Unia się wzięła i jakie rozwiązuje pomysły, czy jeżeli czegoś takiego nie ma, to czy w ogóle jest jakiś wspólny europejski pomysł, jak z kryzysu wyjść i jak ma wyglądać przyszłość?